późno jesienią dowiedziałem się o wysiedleniu wsi Podchuszczki i Chuszczka z gminy Skierbieszów. Oczywiście ta wieś była odległa kilkanaście kilometrów od mojej wsi rodzinnej. To była tylko taka wieść, że dochodziła do nas wiadomość, że taka akcja jest podejmowana. Nazistowski plan osiedleńczy i germanizacyjny Europy Środkowo-Wschodniej, określany jako Generalny Plan Wschodni, zakładał hegemonię III Rzeszy Niemieckiej od Portugalii do Uralu. Niemcy planowali całkowitą eksterminację Żydów i większości Słowian, a także germanizację, przesiedlenia lub fizyczne wyniszczenie innych, mniejszych grup ludnościowych, kwalifikowanych przez nich jako małowartościowe pod względem rasowym. Realizacja tego planu rozpoczęła się w listopadzie 1942 roku akcją wysiedleńczą ludności polskiej na Zamojszczyźnie. W założeniu wysiedlenia miały objąć niemal 700 zamojskich wsi. Akcja nie została jednak wykonana według pierwotnych założeń, między innymi z powodu zdecydowanej reakcji wojskowych struktur polskiego podziemia, często określanej mianem Powstania Zamojskiego. W lipcu 1941 roku, po wizycie Himmlera w dystrykcie lubelskim, zapadła ostateczna decyzja, iż Zamojszczyzna zostanie pierwszym obszarem osiedleńczym w Generalnym Gubernatorstwie. Niemcy zamierzali wysiedlić z terenu Zamojszczyzny większość ludności polskiej, sprowadzić na ten obszar Niemców etnicznych. Sam Zamość miał stać się miastem czysto niemieckim, przeznaczonym dla elity SS. Wstępem do właściwej akcji było wysiedlenie w listopadzie 1941 roku sześciu wsi: Chuszczka Duża i Mała, Podchuszczka, Bortatycze, Białobrzegi i Wysokie. Wysiedlono wówczas około 2000 mieszkańców. Na ich miejsce sprowadzono rodziny Volksdeutschów z Besarabii. Właściwa realizacja założeń Generalnego Planu Wschodniego miała rozpocząć się już rok później. Najgorzej to za Zamościem było. Skierbieszów tamtędy. Tam strasznie był. Nie mieli litości nad nami. W zimie było. Dzieci małe, wszystko. To właśnie od Skierbieszowa i okolicznych wiosek w nocy z 28 na 29 listopada 1942 roku rozpoczęła się właściwa akcja wysiedleńcza. Niemcy brutalnie wkraczali do domostw, nakazując natychmiastowe ich opuszczenie. Wystraszeni mieszkańcy w pośpiechu pakowali najpotrzebniejsze rzeczy. Z terenów Zamojszczyzny planowano wysiedlić całą polską ludność. Zdrowych i w sile wieku mężczyzn i kobiety wysłać na roboty do Niemiec. Dzieci o aryjskim wyglądzie zgermanizować w niemieckich rodzinach zastępczych, a pozostałych, osoby starsze i niearyjskie dzieci, wymordować. We wszystkich etapach akcji wysiedleńczej dochodziło do ogromnego okrucieństwa ze strony wysiedlających Niemców. We wszystkich wspomnieniach, relacjach czytamy, że było to traumatyczne przeżycie, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Rodzice próbowali bronić swoich dzieci, próbowali bronić także swoich starszych rodziców. Towarzyszył temu płacz, krzyk, a ze strony wysiedlających z kolei przemoc, brutalne zachowanie, często bicie. Znamy także przypadki, w których używano broni i dokonywano egzekucji na miejscu wysiedleń, wówczas kiedy próbowano stawiać opór. Na wyludnione tereny zamierzano sprowadzić osadników niemieckich i ludność ukraińską. Miało to zapewnić Niemcom frontowe zaplecze, umożliwić produkcję żywności i zabezpieczyć tyły armii niemieckiej walczącej z Sowietami. Nasiedlili się Niemcy, prawda, i okoliczne wioski tak samo. To zaczęło się w 1942 roku. Nawozili tutaj z Chrobiszewskiego do nas, nawieźli.
W nowinach byli Polaki, a już w Usereczku w tych to byli Ukraińcy. Wieść o wysiedleniach szybko rozprzestrzeniała się po okolicy. Mieszkańcy żyli w ciągłym strachu. Dzięki staraniom wywiadu Armii Krajowej udało się jednak wykraść i skopiować opracowane przez Niemców plany wysiedleń, co wielu mieszkańcom umożliwiło podjęcie odpowiednich środków zaradczych, ukrycie się i ucieczkę przed wysiedleniem. Na noc zakładano konie do furmanki, wkładano najbardziej konieczne rzeczy i wyjeżdżano do pobliskich lasów, żeby w razie czego rano się nie dać złapać. Po klęsce września 1939 na terenie Polski zaczęły powstawać liczne grupy konspiracyjne stawiające sobie za cel zbrojny opór. Organizacją, która ostatecznie scaliła większość z nich, była Armia Krajowa. U nas był taki Otto i on syna miał już dorosłego. Przyszedł do mnie ten syn Otta, zbierajmy broń, amunicję. Ja mówię, no to na coś ci tego, jak tu tutaj leży, te. Zbieramy, już jest, mówi, i ten związek. To jeszcze nie było AK, ale później już przyszło AK i już żeśmy zaczęli troszkę myśleć inaczej. Rozkazem naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942 roku, działający od listopada 1939 Związek Walki Zbrojnej, przemianowano na Armię Krajową. Wedle rozkazu stanowili ją wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju. Głównym zadaniem Armii Krajowej jako siły zbrojnej państwa polskiego podlegającej rządowi RP na uchodźstwie było tworzenie struktur wojskowo-organizacyjnych na czas okupacji i przygotowanie kraju do powstania powszechnego. Byłem 15-letnim chłopcem i mogę w ten sposób powiedzieć, że przynależałem już do Armii Krajowej. Stało się to dlatego, że w mojej rodzinie miałem szwagra, męża siostry, który był już zaangażowany i ci zaangażowani zbierali się w domu takim, leżącym na końcu wsi. W pewnym momencie jeden z nich mówi, że skoro on tutaj tak często bywa, to trzeba go zaprzysiąc, żeby nie zdradził nas. I doszło do złożenia przysięgi. Przygotowując się do powstania powszechnego w listopadzie 1943 roku i nawiązując do stacjonującego przed wojną w garnizonie Zamość 9 Pułku Piechoty Legionów, odtworzono tę jednostkę w ramach struktur AK. Funkcjonowała ona pod nazwą 9 Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskiej i odegrała znaczącą rolę, walcząc z Niemcami w obronie ludności zamojszczyzny przed represjami. Przed wojną, do września, no i później we wrześniu walczył 9 Pułk Piechoty Legionów. To był ostatni z tych pułków, którym przysługiwało miano legionowe. Były trzy dywizje legionowe, pierwsza, druga, trzecia. Jak Armia Krajowa zaczęła się organizować, ona przejęła to nazewnictwo i tak powstał 9 Pułk Piechoty Armii Krajowej, który, no ponieważ teren, na którym działał, był najbliżej położony Zamościa, pułk przyjął tą numerację przedwrześniową, czyli 9 Pułku, tylko że już z dodatkiem Armii Krajowej. Drugą istotną siłą zbrojną na Zamojszczyźnie, mającą na celu obronę ludności cywilnej przed niemieckim terrorem, były Bataliony Chłopskie, konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiego Ruchu Ludowego. W czasie akcji wysiedleńczych Niemcy stosowali wyjątkowo zbrodnicze metody działania. Spędzanych ludzi wieziono do obozów przejściowych, gdzie czekając na swój los, masowo umierali z głodu, wycieńczenia i mrozu. W czasie segregacji dokonywano brutalnego rozdzielania rodzin i już wówczas popełniano liczne zabójstwa. Całym krajem wstrząsnęła tragedia dzieci wiezionych do obozów w bydlęcych wagonach pod opieką nielicznych starców. W odpowiedzi na wysiedlenia oddziały dywersji bojowej AK i oddziały specjalne BH rozpoczęły akcje dywersyjne.
Zamojszczyzna stała się terenem nieustających bitew i potyczek. Pierwszą akcję przeprowadzili żołnierze Armii Krajowej już rankiem 28 listopada 1942 roku. Patrol AK pod dowództwem Jana Turowskiego Norberta zaatakował skolonizowaną przez Niemców wieś Udrycze. 29 listopada w okolicach miejscowości Cześniki pluton podchorążego Edwarda Lachowca Konrada starł się z niemieckim oddziałem żandarmerii. Po godzinnej walce partyzanci zmusili Niemców do odwrotu. Niemcy wydali wojnę ruskim, panie, to wojsko jechało, panie, i pociągami, no tośmy zminowali tutaj przeciw nowym, panie, pociąg, panie, z tego wyleciał, panie, z toru, bo już miny wybuchły, także już nie dojechali, stali dłuższy czas, bo to, panie, wojsko musiało się wyładować, bo tor był zepsuty i maszyna uszkodzona. Atakowano linie kolejowe, mosty, drogi, tartaki, wieże ciśnień. Organizowano akcje przejmowania niemieckich oraz ukraińskich posterunków policji i urzędów gmin. 24 listopada 1942 roku dowódca 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej postanowił przeprowadzić akcje dywersyjne, które miały jakoś Niemców odsunąć, że tak powiem, od ludności polskiej i spowodować to, że Niemcy będą musieli wstrzymać te wysiedlenia. Weszliśmy do wsi Grabowiec, prawda, koło kościoła. Idziemy do jednego pokoju, do drugiego pokoju, nikogo nie ma. W trzecim pokoju prześwica przez szpary. Wyważyliśmy drzwi, stoi jakiś z 8 młodych mężczyzn, w mundurach niemieckich, krzyczą, że się poddają. No nasi padli na nich, kolbami ich tam pokładli. I karabiny, zbieramy karabiny, koce, tego w tej chwili, w tym momencie otwierają się drzwi, jeszcze następne, wychodzi żandarm, prawda, niemiecki z pistoletem w ręku. A myśmy mieli latarki niektórzy i oświetlili mu oczy. On strzelił do kolegi, ale nie popadł, bo oślepiony był. No i ja i Jurek Pszczółkowski, Pszczoła, pseudonim, żeśmy jednocześnie wystrzelili, upadł. No, dopadliśmy broń, zabraliśmy tego, tam jeszcze była piwnica otwarta, mówili, że tam są Niemcy, rzuciliśmy tam granaty. Łosice to była rzeczka, która płynęła około 2 kilometrów od Suśca. Na niej był most i ten most postanowiono wysadzić. To było przeprowadzane takimi siłami, około 10 żołnierzy. Oni podeszli tam pod ten most i żeby nie narażać ludności polskiej, zaczęli udawać Rosjan. Udało się. Most został wysadzony, oni tam założyli ładunki z lontami, ale jeszcze żeby pewniejsze było to wysadzenie, to jeszcze były kładzione takie specjalne spłonki, które jakby pociąg na nie najechał, to miały one spowodować detonację tych materiałów wybuchowych. Pociąg akurat wtedy żaden nie jechał, więc to wysadzenie było tylko poprzez te ląty podłożone. I ono wywarło bardzo duże wrażenie na ludności, bo jak oni po akcji, akcja była oczywiście w nocy, jak wrócili do Józefowa, ojciec mówił, no sobie później wyszedł na miasteczko, bo Józefów był takim małym miasteczkiem. I tam już krążyły prawie że legendy, w ogóle to wysadzenie tego mostu to urosło do jakiegoś ogromnego sabotażu, co bardzo podtrzymywało ludność na duchu i o to
też między innymi chodziło. W odwecie za zbrodnie na polskiej ludności partyzanci przystąpili też do niszczenia i palenia wsi zasiedlonych przez niemieckich osadników. Mnożyły się także akcje odwetowe na coraz śmielej poczynających sobie nasiedlonych Ukraińcach. Podeszliśmy do wsi Młodetycze. Posterunek mieliśmy tam likwidować. Część poszła na wieś, a nasza grupa dywersyjna, bo nas było kilku, prawda, ruszyliśmy na posterunek. Na posterunku nie znaleźliśmy Niemców. Jeden Niemiec był tam z karabinem w piwnicy siedział. To jeden z naszych kolegów go zastrzelił, zabrał karabin. Podeszliśmy pod gminę. No i tam wybiliśmy szybę w gminie. Weszliśmy do środka, zaczęliśmy palić papiery. Maszyny do pisania zaczęliśmy wynosić. Podporucznik Żuraw, mój dowódca, z kolegą swoim biegli przez podwórze i byli jak raz naprzeciw drzwi otwartych do gminy, gdy z gminy wyskoczył żandar z pistoletem w ręku. I no moment był, ja nacisnąłem spust i ten Niemiec się zwalił. Uratowałem tym życie właśnie mojego dowódcy. Odwetowe zbrojne akcje AK i BH nie ustawały. W nocy z 10 na 11 grudnia 1942 roku oddział specjalny BH Henryka Derweckiego Sępa zaatakował wieś Nawóz, paląc gospodarstwa zasiedlone przez kolonistów. 13 grudnia oddział specjalny BH porucznika Roberta Aborowicza Azji przeprowadził atak na areszt gminny we wsi Krynice w powiecie tomaszowskim. Mimo sąsiedztwa silnych posterunków policji i żandarmerii, z aresztu uwolniono 20 okolicznych chłopów oskarżonych o udzielanie pomocy zbiegłym z powiatu zamojskiego wysiedleńcom. Wieczorem 16 grudnia pluton AK porucznika Tadeusza Kuncewicza-Podkowy spalił most i wieżę ciśnień w Ruskich Piaskach na linii kolejowej do Lwowa. Następnej nocy na tej samej linii między Zwierzyńcem i Krasnobrodem oddział dywersyjny AK pod dowództwem Konrada Bartoszewskiego-Wira zniszczył tor kolejowy na odcinku 50 metrów i wysadził przejeżdżającą lokomotywę. Tam po jednej stronie tych torów był taki bagienny teren, więc ona spadła tam. I to była akcja, w której chyba najdłużej Niemcy mieli problemy z transportem, a to była bardzo ważna linia, bo ona prowadziła aż do Lwowa, więc dla Niemców strategicznie to była ważna linia. Przez 5 dni Niemcy nie mogli sobie uruchomić transportów. Pomimo polskiego oporu akcje wysiedleńcze nie ustawały. Zmasowane uderzenie wszystkich oddziałów AK nastąpiło w noc sylwestrową 1942 roku jako akcja o kryptonimie Wieniec 2. W ciągu tej nocy we wszystkich powiatach Zamojszczyzny przeprowadzono łącznie 60 akcji dywersyjnych i sabotażowych na linie komunikacyjne, posterunki policji i żandarmerii, urzędy gmin i zakłady przemysłowe. W ramach akcji odwetowych na szeroką skalę zaatakowano też zasiedlone przez kolonistów wsie. Największą tego typu akcją było spalenie w styczniu 1943 roku wsi Cieszyn. W jej wyniku zginęło 165 niemieckich osadników. Pierwsze bezpośrednie starcia zbrojne z Niemcami nie zakończyły się jednak dla Polaków pomyślnie. 28 grudnia 1942 roku niedaleko wsi Wojda doszło do starcia niemieckiego oddziału z połączonymi wojskami BH i partyzantki sowieckiej pod dowództwem porucznika Jerzego Marameyera Wisa. Wobec przeważających sił wroga porucznik Wis zarządził odwrót. Niemcy spalili zdobytą wieś Wojdę i rozstrzelali ujętych mieszkańców. Mimo przegranej, bitwa pod Wojdą miała znaczenie psychologiczne. Niemcy przekonali się, że droga do uczynienia z Zamojszczyzny bastionu niemieckości nie będzie łatwa. Do 1943 roku Zamojszczyzna była terenem licznych potyczek i nieustannej walki podjazdowej ze strony polskiej partyzantki. Wkrótce miało dojść do pierwszego większego starcia zbrojnego. 26 stycznia 1943 roku pracownik poczty przechwycił wiadomość kierowaną do komendanta policji w Tomaszowie Lubelskim, informującą o planowanej pacyfikacji wsi Zaboreczno. Wiadomość została natychmiast przekazana do dowódcy oddziałów batalionów chłopskich, kapitana Franciszka Bartłomowicza, pseudonim Grzmot. Ponieważ znano dokładnie niemieckie plany działania, zapadła decyzja obrony wsi. Niemcy w sile około 600 ludzi zaatakowali Zaboreczno 1 lutego 1943 roku o 8 rano. Partyzanci czekali w pobliskim lesie. W starciu zadali przeciwnikowi olbrzymie straty. Po południu oddziały niemieckie wezwały posiłki, które przybyły od strony Krynic, jednak i tam napotkały zdecydowany opór partyzantów.
Bitwa pod Zaporecznym zakończyła się całkowitym zwycięstwem partyzantów przy minimalnych stratach własnych. Oddziały niemieckie zostały rozbite. Niemiecki terror zmalał, ale była to tylko cisza przed burzą. To był taki bardzo istotny moment pod względem psychologicznym. Polacy doświadczyli tego, iż jakaś zwarta postawa, opór może na jakiś czas zablokować bądź zmniejszyć kolejne wysiedlenia. To była taka, można powiedzieć, w pewnym sensie przepychanka. My was, wy nas i ludność skryła się rzeczywiście, kryła się po lasach. Niemcy stracili te dostawy żywności. Także postawa i ludności, i partyzantów doprowadziła do takiego zmiękczenia wreszcie Niemców. Ponieważ partyzantka dosyć dobrze opanowała teren i poczucie bezpieczeństwa wzrastało, odważyliśmy się na zamieszkanie, wspólne zamieszkanie z tymi nasiedlonymi Ukraińcami. Oni zajmowali dwa konkretnie większe pokoje w naszym domu mieszkalnym. Dla nas zostawiono jeden. Oni pracowali w polu, a myśmy, nazwijmy, korzystali z tej sytuacji takich, że w pewnym sensie czujemy się gospodarzami tego terenu. Doszło do tego, że czuliśmy się już całkowicie swobodnie. I taka mała ilustracja. W 1944 roku na wiosnę jest sytuacja taka, że wspomniany uprzednio mój szwagier, mąż mojej siostry, spał po południu na tak zwanych wyżkach, czyli na takim strychu nad oborą czy nad szopą. I przychodzi nasiedlony Ukrainiec, budzi go i mówi: Janie, wstawajcie, bo wasi jadą na akcję. To znaczy Ukrainiec budzi Akowca, żeby jechał na akcję przeciwko Ukraińcom. To są paradoksy. Okres względnego spokoju nie trwał długo. Polskie działania odwetowe na terenie Zamojszczyzny wzbudziły niepokój wśród niemieckiego dowództwa. Na całej Zamojszczyźnie umacniały się oddziały partyzanckie. Prężnie organizowała się też chłopska samoobrona. Po raz pierwszy w raportach niemieckich padło określenie Powstanie Zamojskie. Mówiono, że jest to zagrożenie nie tylko dla akcji nasiedleńczej, ale i dla całej III Rzeszy. W meldunkach pojawiły się informacje, że Zamojszczyzna to największe skupisko bandytyzmu w kraju, a jej głównym siedliskiem jest Aleksandrów lub Józefów Biłgorajski. Miejsca te stanowiły największe skupisko oddziałów partyzantki. Mówiono nawet o istnieniu Rzeczypospolitej Józefowskiej. Na tym terenie działał oddział partyzancki AK dowodzony przez Konrada Bartoszewskiego Wira. Pod koniec lutego 1943 roku został on zaskoczony w rodzinnym domu i aresztowany przez granatową policję. Wcześniej Niemcy aresztowali także jego zastępcę Hieronima Miąca, pseudonim Korsarz. Informacja błyskawicznie dotarła do członków oddziału. Czesław Murzacz, Selim, zdecydował o odbiciu aresztowanych. Po szybkim zebraniu żołnierzy uderzono na posterunek w Józefowie. Selim po zebraniu tej grupy uderzył na ten posterunek i ojcu i jego zastępcy udało się z niego wyjść. Schronili się w kamieniołomach w Józefowie. A już i ojciec nie zdążył zabrać rodziców. Kazał im się przygotować i miał po nich przysłać furmankę, ale w tym czasie już dojechali Niemcy, otoczyli Józefów. Zgonili całą ludność na rynek józefowski i zaczęli szukać najpierw ojca. Jak się okazało, że na pewno go tam nie ma, no to jego rodziców. Zrobili tu spęd i chcieli wyeliminować. No i tego Bartoszewskiego, jedna z sobaka widziała tu Bartoszewskich rodziców i zebrała. A Bartoszewskiego nie było. Po ich znalezieniu, to zresztą powiedziała taka jakaś młoda dziewczyna,
Jest teraz pytanie, czy należy ją za to winić. No, z rozmów z ojcem wiem, że trudno. No, młoda dziewczyna, której grozi rozstrzelanie, bo Niemcy powiedzieli, że będą rozstrzeliwać po kilka osób, aż znajdą rodzinę Bartoszewskich. No i ona wskazała tą rodzinę. Niemcy ich wtedy wyprowadzili, rozstrzelali ich. No, rozstrzelali jeszcze, poszedł Niemiec, dobijał ich. Ojciec w tym czasie przebywał, tak jak mówiłem, w kamieniołomach na górze. Po jakimś czasie przybiegła tam dziewczyna i powiedziała, kogo rozstrzelano. Ojciec, jak się o tym dowiedział, odszedł na bok i oni sobie, ci partyzanci, wykombinowali, że może chce popełnić samobójstwo, no bo po takiej tragedii mogło to tak na niego oddziaływać. Więc jeden z RKM-istów podszedł do ojca i poprosił, żeby mu dał wisa. Bo mówi, a komendancie, bo to tak RKM to ja mam, ale niech się zatnie czy coś, to w razie czego do samoobrony chce mieć pistolet. No ojciec popatrzył na niego, mówi, nie bój się, ja tego nie zrobię. Odszedł jeszcze kilka kroków, no, rozpłakał się, co zasłonił sobie twarz, rozpłakał się, czemu się trudno zresztą dziwić. Często mi zadają pytanie w tym momencie, dlaczego on nie poszedł odbijać ludzi, w ogóle ludzi. I to jest właśnie dylemat dowódcy. Teoretycznie mógłby, tylko wtedy wywiązałaby się walka. Zginęłoby prawdopodobnie więcej osób cywilnych. Niemcy może nawet by wykorzystali tą ludność jako takie żywe tarcze, jak to się teraz określa. W każdym razie no, ojciec musiał taką decyzję podjąć. To zresztą później ta trauma ciążyła na nim do końca życia. Niemcy zdawali sobie sprawę, że tylko złamanie polskiego oporu zbrojnego umożliwi im dalszą kolonizację. Na Zamojszczyźnie zapanował terror. W czerwcu 1943 roku Niemcy uderzyli jednocześnie na Frampol, Biłgoraj i Tarnogród. Rozpoczęła się kolejna faza wysiedleń oraz pacyfikacji na niespotykaną dotąd skalę, nosząca kryptonim Werwolf. Tym razem celem Niemców było nie tyle pozbycie się z tych terenów polskiej ludności, ile całkowite zniszczenie pacyfikowanych wsi. Możemy tutaj wyliczać mnóstwo przykładów pokazujących prowadzenie w niezwykle okrutny sposób tych pacyfikacji. Symbolem stały się Sochy, wieś położona nieopodal Zwierzyńca, która 1 czerwca 1943 roku została doszczętnie zniszczona i większość mieszkańców Soch została wymordowana. Ocaleli nieliczni, mając po prostu ogromne szczęście. Ta akcja była o tyle niespotykana jakby do tego momentu, iż Niemcy po zajęciu wsi, wymordowaniu mieszkańców, postanowili ją doszczętnie zburzyć, używając do tego lotnictwa niemieckiego. Plany pacyfikacji nie wszędzie jednak udało się Niemcom zrealizować. Szerokim echem na całej Zamojszczyźnie odbiła się bitwa o Józefów, gdzie partyzanci zmusili Niemców do odwrotu, ratując tym samym przed rozstrzelaniem mieszkańców miasteczka. 1 czerwca Niemcy okrążyli Józefów. Przedtem, o którym nie wiedzieliśmy, zostały zbombardowane, zniszczone Sochy. Najpierw rano samolotu wylecieli tego. Myśmy już byli w lesie. Nastąpiła bitwa ta. No zginęło po stronie Józefowa 3 ludzi, mamy brat. I teraz Miszka Tatar, dowódca sowieckiego oddziału. I zginął jeden jego żołnierzy. Kilkanaście osób było rannych. I o stratach niemieckich trudno powiedzieć. Akcja Werwolf, oprócz zapewnienia pasa bezpieczeństwa mającego na celu chronić przesiedloną wcześniej ludność niemiecką przed działaniami odwetowymi polskich partyzantów, miała na celu jeszcze większe zaognienie stosunków polsko-ukraińskich. Niemcy uzbroili ludność ukraińską, utworzyli posterunki policji, w których służyli Ukraińcy. W wielu przypadkach wykazywali się oni wyjątkowym okrucieństwem i bezwzględnością wobec polskiej ludności. Dowództwo Armii Krajowej, odpowiedniego tam szczebla, znaleźli dokumenty świadczące o tym, że UPA planowała napad na wsie polskie i dlatego
zastosowano uprzednio akcję likwidacyjną całej tej wsi. Przeszliśmy do lasu Bonickiego. Tam było zgrupowanie oddziału, który miał iść na Bereszt. Ta wieś dała się bardzo mocno we znaki ludności polskiej otoczenia, bo prawie ktokolwiek tamtędy przyjeżdżał w nocy, zwłaszcza, ginął. Wjechaliśmy w sam środek wioski. No i puściłem, miałem rakietnicę. Porucznik mówił do mnie, Zbyszek, czerwoną rakietę. Mnie ostatniemu ciąg dał zadanie. Jak będzie rakieta czerwona, to zaczynasz, idziesz do ataku ze swoim udziałem. Ja tak zrobiłem. Z górki, z zapazurki poleciałem. Tam brały udział tomaszowskie oddziały, biłgorajskie oddziały i nasze zamojskie oddziały. Przelecieliśmy przez całe trupy. Pali się. Samolot nadjechał, taki okrążył trochę, transportowy niemiecki, poleciał dalej. No i w pewnym momencie Żuław do mnie mówi, białą rakietę, że kończymy akcję. Niemieckie operacje antypartyzanckie były kontynuowane w 1944 roku. W Lasach Janowskich i w Puszczy Solskiej trwały akcje Sturmwind 1 i Sturmwind 2, które miały na celu zniszczenie oddziałów partyzanckich. W nocy zaraz wojsko to najechało, było 3 dywizji wojska niemieckiego, czołgi, artyleria, panie lotnictwo. Do walki Niemcy rzucili potężne siły pancerne, artylerię, piechotę i SS. Kulminacyjnym punktem akcji Sturmwind 2 była bitwa pod Osuchami. Niemcy uderzyli najpierw na Lasy Janowskie, stamtąd między innymi oddziały rosyjskie wycofały się tu w stronę właśnie Puszczy Solskiej. I później zrobili Niemcy ogromny taki kocioł wokół Puszczy Solskiej. No i obkrążyli nas. Przeciwko otoczonym oddziałom polskiej partyzantki, czyli oddziałom Armii Krajowej, oddziałom BH, ale także w tym kotle znaleźli się przecież partyzanci z Armii Ludowej, partyzanci oddziałów sowieckich. Niemcy przypuścili ogromne natarcie, używając wszelkich możliwych środków. Naraz błysk się zrobił mnie przed oczami. I tak. I przewróciłem się i nie wiem, czy mam ręce, czy nogi. Nie wiem. Bo tak o, tu głowa pracuje, że jeszcze jest wszystko, a nie wiem. Tak. Tu się leży kolega. I tak, dobijcie mnie. Tak. Obydwie nogi mam urwane i rękę. Różni dowódcy podawali różne plany przebijania się. Między innymi ojciec. Z jakichś powodów ten plan ojca został zaakceptowany. Ojciec doszedł do wniosku, że no w myśl przysłowia, że najciemniej jest pod latarnią, ponieważ w Osuchach stał sztab niemiecki tego zgrupowania, które otoczyło ich tam, to, że tam koło Osuch najlepiej się będzie przebić. Wobec ogromu niemieckiej przewagi bitwa pod Osuchami zakończyła się niemal całkowitym rozbiciem polskich oddziałów partyzanckich. Partyzanci, którzy nie wydostali się z okrążenia, zostali przez Niemców zepchnięci do bagien. Tutaj próbowali stawiać zorganizowany opór. Tam ich trochę żeśmy przywitali. Bronię mieliśmy niemieckie. Tam na 102, to mieli 16 LKM niemieckich, mieliśmy i to wszystko takie tego, tam też daliśmy ognia im tego, ale co z tego, że nie było za dużo amunicji. I byli zdezorientowani, to było dookoła kilkadziesiąt tysięcy wojska niemieckiego i lotnictwo,
I tego tutaj to była tylko, i jeszcze oprócz tego bagna. Tam tragedia na tych bagnach się rozegrała. Któryś miał gdzieś buchenek chleba. Taki porucznik był, wziął noża, miał nóż. Krajał w plasterku i dawał nam wszystkim tego. Jeszcze mówił, no chłopcy, może to już ostatni kąsek chleba. Ale nie dajmy się. Bronimy się jak tylko możemy. Te oddziały, które były z ojcem, przeszły do uderzenia pod Osuchami. I praktycznie wszyscy, którzy szli, to przeszli. Tam były stosunkowo małe straty. Powiedzieli my, w nocy przebijamy się. Tak. My woleli tak, jak nie. Bo u nas była ta zasada, że niech Bóg broni, żeby się ranny dostał, rodny dostał. Oni się strasznie mścili nad nami. Po dokładnym spenetrowaniu lasów Niemcy schwytanych partyzantów wywieźli do obozów przejściowych w Biłgoraju i Zwierzyńcu, a następnie część z nich do obozów koncentracyjnych. Duża część złapanych była mordowana na miejscu. Podobny los spotkał mieszkańców Osuch i okolicznych wiosek. Po bitwie Niemcy wzięli też do niewoli 63 żołnierzy BH i AK. Skrępowano ich drutem kolczastym i przewieziono do lasu Rapy, gdzie byli bici i torturowani. Następnie zostali zamordowani strzałami w tył głowy. Egzekucja w Rapach określana jest do dziś jako zamojski Katyń. Po klęsce pod Osuchami ocalałe z walk jednostki AK wzięły udział w akcji Burza. Polacy wkroczyli do Szczebrzeszyna i Biłgoraja. Z niemieckich rąk odbito Zamość. Pod koniec lipca cała Zamojszczyzna została wyzwolona. Radość partyzantów nie trwała jednak długo. Pojawił się kolejny wróg. Oddziały Armii Krajowej zostały w podstępny sposób rozbrojone przez Sowietów. Tysiące heroicznie opierających się niemieckiemu najeźdźcy żołnierzy trafiło do więzień, do łagrów na Syberii lub zostało wymordowanych w katowniach UB. Wielu z tych, którzy przeżyli do lat 80. było represjonowanych lub musiało się ukrywać. Większość nie doczekała wolnej Polski. Każda akcja partyzantów była tam wielokrotnie później w opowieściach rozbudowywana. To podtrzymywało ludzi na duchu. Poza tym oni uważali to za swój obowiązek. To było spełnienie jakiejś poczucia powinności samo przez się oczywistej dla mnie. Z jakiejś tak tradycji z rodziny polskiej, z harcerstwa przedwojennego, tego ducha. Tak jak myśmy nie mieli spokoju od Niemców, to Niemcy nie mieli spokoju od nas. Bo myśmy wiedzieli to, że jak Niemiec ma ciebie zabić, to ty zabij Niemca. O, także to młodzież była ze wsi, z miast, razem pomieszane w naszych plutonach. Prawda, tego. Także tu nie było zastanawiania się. Boże, w nocy, o północy, 12 godzina, masz mieć ten meldunek. Szło się, zalało się, bagna, nie ma o czym mówić. Czasem w nocy nie mogę spać. I tak przyjdzie mnie na myśl, to płakać mi się chce. Płakać mi się chce, ile tych kolegów tam wybit było. Ile to ludzi, takich cywilów wybit. O Boże kochany, i tak tego. I tak to przychodzi. Żałko, jak to mówił ruski.
No ale co zrobić?